Anna Głód. Zapraszam na wystawę, która znajduje się w Wieży Widokowej w Czarnorzekach. Jestem mieszkanką Komborni, malowniczej miejscowości w gminie Korczyna. W roku 2024 ukończyłam policjalne studium animatorów kultury w Krośnie. Wypatrzone w ciszy to fotograficzna, nastrojowa i romantyczna realizacja praktycznej części pracy dyplomowej pod kierunkiem magister sztuki Lucyny Żak. Kreacji fotograficznego wymarzonego świata inspirowałam się pracami fotografów piktorialistów takich jak Alfred Stieglitz i Edward Hartwig. Dzięki temu, że w studium animatorów kultury funkcjonują takie kierunki jak animator tańca, animator kultury regionalnej i animator fotografii, są realizowane wydarzenia wzbogacone wspólnymi działaniami. W szarej codzienności i w troskach, które dotykają na pewno każdego z nas, wychodząc z aparatem, oddaję się otaczającej mnie ciszy, która pozwala dostrzec obrazy drzemiące głęboko w mojej duszy. Jedno ze zdjęć robione w Beskidzie Niskim udało mi się zrobić w takim klimacie pustynnym, bo wtedy mieliśmy przypływ piasku z Sahary i wszystko dookoła było w takim żółtym kolorze. I to zdjęcie jest takie charakterystyczne, bo no inne jak mgły panujące w naszym klimacie. Moją ulubioną perspektywą jest perspektywa żabia, dzięki której fotografowane przedmioty nabierają takiej dostojności. Tak jak na tym zdjęciu, tutaj pęknięcia w asfalcie są tak duże jak właściwie gałęzie drzew. Szukałam jakiegoś, nie wiem, no właśnie, żeby pejzaż jakiś się piękny wyłonił i cała chmara tych much się pojawiła. I robiłam im zdjęcia, wychodziły brzydkie, rozmazane, szare, ale w jednym momencie stało się. Animatorzy fotografii dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu szlachetnych technik fotograficznych, techniki i technologii fotografii, kompozycji, estetyki fotografii i historii fotografii realizują swoje wizje i pomysły. Animatorzy tańca układami choreograficznymi wyrażają emocje, nastroje, wrażenia. Animatorzy kultury regionalnej popularyzują i chronią dziedzictwo kulturowe. Słuchacze i absolwenci studium pod opieką nauczycieli różnych specjalności w przyjacielskiej i twórczej atmosferze kreują wydarzenia, pokazując ich artystyczne możliwości.